Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, żeby wiedzieć, co jest grane. Co jest grane? Zrobię do tego czytania przedłużone czytanie, więc jeżeli będziesz miał ochotę, to zapraszam do opisu tego filmu. W opisie filmu jest link. Nie, jest mój adres mailowy. I żeby uzyskać link, napisz do mnie maila. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Wyszliśmy z jakiegoś pudełka dotyczącego jakiejś blokady. Ta blokada była współuzależnieniem, to znaczy dobudowywaliście coś, co miało się rozpaść. Wyszliście z tego pudełka, które was ograniczało. Wyszliście z powielania tego. Na pewno jest coś, co przewidzieliście. Jest takie odczucie, że przewidzieliście, że coś się wydarzy, więc temu zapobiegliście, bo nie weszliście w coś. Dlatego macie wolność. Przelecieliście nad jakimś tematem. Pomimo tego, że nie dostaliście za to zapłaty, nie zostało wam to zwrócone, może wiedzieliście, że samo wyjście z tego pudełka jest samą zapłatą. Dobra wiadomość jest taka, że nie wybieracie już pomiędzy, czyli nie ma tego tej niepewności, co wybrać, albo balansowania pomiędzy. Jest ruch, jest działanie. Jednocześnie mam wrażenie, że to jest działanie w braku. Czyli mam wrażenie, że chodzi o działanie pomimo braku pewności siebie. Coś nie zostało mi zwrócone za moją pracę. Działam pomimo to. Nie walczę już z nikim o odzyskanie akceptuję. Okej. Nie otrzymuję nic w zamian. Dobra, pracuję dalej. Z jakichkolwiek powodów nie mogę otrzymać to, na co sobie zapracowałam, to na co sobie zapracowałem. To jest dla ciebie potwierdzenie.
nie wydajesz żadnego osądu, bo stawiasz się w pozycji tego, który wszystko ma, tego, który wszystko posiada, nawet jeżeli tak nie jest. Bo twierdzisz, że skoro jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, to znaczy, że najwyraźniej to, co masz, to ci wystarcza wdzięczność. Więc czujesz wdzięczność, która po prostu przepuszcza cię dalej. Jest ta wdzięczność emocjonalna z kimś, kto może nawet nie spodziewa się tego. I jest to podkreślone, że to nie jest wdzięczność materialna. No bo nie masz materialnego zwrotu za to, co zapracowałeś. Więc dajesz swoją emocjonalną wdzięczność. Nawet jeżeli dajesz to w tym momencie jakiejś osobie albo rzeczy, albo wypowiadasz po prostu do wszechświata dziękuję, to osoba, miejsce, zdarzenie uzyskuje twoje dziękuję, to znaczy słyszy to, czyli czuje twoją wdzięczność, ta wiadomość twoja z podziękowaniem dociera do odbiorcy, do którego ma dotrzeć. Coś spadło. Spadła cała sytuacja, w której miała odbyć się wymiana wdzięczności. Pomimo tego, że nie jesteś tą osobą, która powinna dać, tak? Jesteś tą osobą, która powinna odebrać. Pomimo to znowu dajesz, bo mówisz, no to skoro nie odebrałem nic, no to po prostu daję dalej. To jest ta sytuacja. Widzisz, że nie ma żadnego początku w związku z tym, że czy nie ma żadnego potwierdzenia od wszechświata, że twoje mozolne starania, syzyfowe prace przynoszą jakiś taki skutek, jaki ci się wydaje, że powinieneś dostać. I tak naprawdę twoja królowa kielichów i mieczy siedzą do siebie plecami, ale to jest gest wsparcia siebie plecami, czyli drapiemy swoje plecy, czyli popieramy swoje plecy, czyli trzymam twoje plecy, tak? Ktoś ma plecy, czyli mówimy, że ktoś ma wsparcie. Mam plecy w tej sytuacji, ale to jesteś ty. Trzymasz sama swoje plecy, sam swoje plecy. Wspierasz swoje plecy. Twój pierwiastek żeński który ma jasność, czystość moralną, czystość emocjonalną, mentalną, jest w stanie wesprzeć sam siebie, samą siebie, pomimo tego, że nie jest to w żaden sposób potwierdzone z zewnątrz. Nie jest to w żaden sposób zauważone, albo zwrócone, albo wynagrodzone.
Może chodziło od samego początku w tym, żeby mieć pewność siebie w tym, że jest się czystym moralnie i nie robisz żadnych dziwnych taktyk, które mają na celu jakiś cel, który nie jest moralny. Ciekawe. Zobaczcie. 2-2. Papieżyca jest numerem 2 i mamy dwa miecze, ale papieżyca jest w główną arkaną, czyli tą mocniejszą. Jest ten moment taki, że no dobra, nie odbieram tutaj żadnych wiadomości. Twoja energia mówi. Nie odbieram tutaj żadnych wiadomości od nikogo, kto teoretycznie ma mnie wesprzeć i wychodzę z iluzji, że ta osoba mnie wesprze. Więc pracuję dalej. Może oczekiwaliście, że ktoś wam pomoże. Więc tak naprawdę nabieracie pewności siebie, że nie ma co liczyć na wsparcie od tej sytuacji albo od tej osoby. Po prostu pracujecie dalej, tak? Nie jesteście w pozycji, w której okazuje się, że wychodzi na jaw, że nie pracowaliście. Wychodzi na jaw, że kręcicie jakieś wałki. Wychodzi na jaw, że rywalizujecie. Nic z tych rzeczy nie wyszło, ale jednocześnie nie zostało to jakby nagrodzone, że tego nie zrobiliście. Po prostu jest to przez was zanotowane i myśleliście, no dobra, skoro jestem, że tak powiem, prowadzę siebie samą moralnie, prowadzę siebie samego moralnie, no to powinnam mieć z tego jakiś profit, przynajmniej. Nie wiem, może jakaś pochwała albo cokolwiek, ale wychodzisz z jakiejkolwiek z jakichkolwiek oczekiwań w tym temacie, że takie wynagrodzenie nastąpi. Okej, to jest nawet coś, czego ja się nie spodziewałam w tym momencie z tego czytania. Jest takie odczucie, to sprawiedliwość zadziała w tej sytuacji? Wow. Mówisz, to jest sprawiedliwość w tej sytuacji? Czyli to będzie mi w jakiś sposób wynagrodzone? No. Pod spodem mamy kochanków, a po przedzieleniu mamy Ace of Pentacles. Czyli co, to był znów kolejny test? Okej. No i? Czyli moja moralność będzie mi wynagrodzona, chcecie mi powiedzieć? Nowe rzeczy. Przecież tą moralność, czyli to prowadzenie siebie w jakiś określony sposób masz już od dawna i nigdy nie było to w żaden sposób wynagrodzone. Więc dlaczego niby masz twierdzić, że teraz będzie?
Bo 7-7. Bo zostały wzburzone emocje czyste w tobie. Czyli cały ten test wzburzył emocje, a okazało się, że w twoim przypadku wzburzył czyste emocje, a to był test na brudne emocje. To był test na brudne sprawy, a wyszła czystość. Że nie masz jakby złych intencji, nie masz i nie miałaś, i nie miałeś złych intencji. Że przez ten cały czas wspierałeś sama siebie, samego siebie, no bo co pozostaje w tej sytuacji? Skoro cały czas jesteś napiętnowany, napiętnowana przez zarzuty, a tak naprawdę to, co robisz, to po prostu wracasz do punktu wyjścia po to, żeby docenić samą siebie, samego siebie? Bo tak jak mówię, to jest 7-7, czyli to jest pełnia twoich, pełnia. To nie jest tak, że to się dzieje od dziś. Twoje moralne zasady, które sobie sam zbudowałeś, nie dzieją się od dziś. To jest pełnia twoich wyników pracy, że tak powiem. Więc ja sama jestem w szoku, że i bardzo ciekawe, że te Ace of Pentacles, czyli ten podarunek, to nie idzie z zewnątrz. Idzie od wewnątrz. To jest tak, jakby od zewnątrz jest tylko potwierdzenie twojego podarunku, który dałaś sobie sam, w postaci moralnego zachowania, w postaci czystego zachowania, w postaci tego, że wybierasz dla siebie więcej, że chcesz dla siebie więcej, że działasz pomimo tego, że nie miałaś tej pewności siebie. Więc to jest, wracając do początku czytania, wyjście z pudełka, które mówiło, muszę działać nieczysto, bo inaczej nie osiągnę tego, czego chcę. Czyli to, co spadło w trakcie czytania, to całe zdarzenie, które miało ci pokazać, że to jest tylko test, i ty bez wchodzenia w ten test od razu zakończyłaś ten test poprzez czucie wdzięczności. I o to chodziło. Czyli uniknęliście jakiejś sytuacji, dramatu, wypadku, który miał na celu tylko i wyłącznie wzbudzić w was niespodziewane poczucie wdzięczności do kogoś, czegoś, do siebie generalnie. I ta wdzięczność była wypadkową, inaczej, żeby wyleczyć wasz brak pewności siebie, mieliście poczuć wdzięczność. Wdzięczność dała wam pewność siebie. Więc ominęliście jakieś całe zdarzenie, które miało was wprowadzić w brak sprawiedliwości, tylko po to, żeby czuć sprawiedliwość w tej sytuacji, co nie ma sensu, bo po co wchodzić w niesprawiedliwość tylko po to, żeby czuć sprawiedliwość? Od razu mogę czuć sprawiedliwość bez braku Od razu mogę czuć sprawiedliwość.
bez wnikania, czym jest niesprawiedliwość, prawda? Czyli mogę z góry założyć, że niezależnie od tego, co się dzieje, czuję się wdzięczna, czuję się wdzięczny, bo i tak nie rozumiem, co się dzieje, więc po prostu czuję się wdzięczna za to, co jest. A jeżeli faktycznie zostałam wykorzystana, wykorzystany, to najwyraźniej tak miało być. No i wszechświat mówi, dobra, zdałeś test. Chodziło tylko i wyłącznie o twoje poczucie wdzięczności po to, żeby zrobić twoją ewolucję w twoim poczuciu pewności siebie. To był taki trik. Czy jesteś na tyle pewna siebie, żeby nie atakować? Czy jesteś na tyle pewny siebie, żeby nie atakować? A zamiast tego po prostu czuć wdzięczność za to, co się wydarza. A tak. Czyli kontrola warunków zewnętrznych miała wzbudzić w tobie burzę emocjonalną, ale to, co wzburzy, tu mamy burzę, ale to, co wzburzyło, to twoje czyste emocje. Sprawiedliwość. Okej. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na przedłużone czytanie. W opisie filmu jest mój adres mailowy, tak jak powiedziałam na początku. Napiszcie do mnie w celu uzyskania linku do przedłużonego czytania. A jeżeli to wszystko, to dziękuję. Trzymajcie się, pa, pa.